Cześć, mam dzisiaj dla Was filmik z ulubieńcami ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że lubicie oglądać filmiki tego typu, bo ja bardzo. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć, co dla Was przygotowałam, co mi się sprawdziło w tym miesiącu, to zapraszam Was na dalszą część filmu. Pierwszy produkt jest to produkt z kolorówki. Jest to róż firmy, o której ostatnio jest dosyć głośno w sieci. Jeśli czytacie blogi, jeśli mniej więcej śledzicie Facebooki dziewczyn, które wykonują makijaże, które zajmują się tym bardziej też w sieci, to wiecie, o czym mówię. Make Up Revolution. Ja tutaj mam róż w pompce, róż w płynie. Kolor nazywa się Vivid Blush Lacquer. Oh boy! To jest chłodny, jasny róż. Jest po prostu niesamowity dla chłodnych, szczególnie dla chłodnych typów urody. Będzie zarówno wyglądał i przy osobach, które mają blond włosy, ale zarówno też przy osobach, które tak jak ja mają coś pomiędzy blondem a brązem, a jednak jest to jakiś mysi kolor ciężki do określenia. Jest niesamowity, jest niesamowicie napigmentowany. Aplikacja jest bardzo przyjemna. Jeśli macie pędzelki typu skunksy, to jak najbardziej do takich produktów się nadają. Jest bardzo trwały. Świetnie utrzymuje się na twarzy i jest naprawdę niedrogi. I ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą firmą i bardzo serdecznie mogę Wam polecić, jeśli lubicie tańsze, fajne kosmetyki, to czemu nie? Do codziennego użytku rewelacja. I w zasadzie mam tylko dwa produkty z pielęgnacji, więc pokażę je może po prostu teraz. Pierwszy to będzie niesamowicie osłabiony i pewnie mi się nie dziwicie, że jest w moich ulubieńcach. Płyn micelarny z Bioderma Sensibo H2O. To jest ten do skóry sensitive skin, do cery wrażliwej. No cóż, ja się bardzo długo wzbraniałam przed nim. Wydawało mi się, że jednak no, płyn micelarny to płyn micelarny, ale ten jest inny. Inny pod tym względem, że zmywa nawet makijaż wodoodporny. Radzi sobie z nim, nie mówię, że super szybko, bo jednak najszybciej radzą sobie oleje lub produkty do makijażu wodoodpornego, ale jednak radzi sobie z nim całkiem nieźle. Póki co to jest, on jest drogi, ale jednak jest to produkt bezkonkurencyjny na razie, póki nie znalazłam czegoś innego. Jest rewelacyjny, ja tutaj mam 250 ml, używam go cały czas i jest, muszę przyznać, że jest naprawdę wydajny. Drugim produktem z pielęgnacji będzie balsam ochronny do ust firmy Elbiotica. I wiem, że większość z Was zna firmę Elbiotica z produktów do włosów, ale mają też inne produkty, na przykład do rzęs pielęgnacji oraz do pielęgnacji ust. Mam tutaj ten balsam, on ma SPF 30 i używam go przez wakacje. To jest spory filtr i trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy jest duże nasłonecznienie i zarówno w lecie, tak samo i w zimie, kiedy jest śnieg, kiedy mamy słońce, trzeba pamiętać o balsamach do ust z filtrem, dlatego że nasza skóra ust jest bardzo delikatna i jeśli nie będziemy chronić ją przed szkodliwym działaniem słońca, to zaczną usta nam pierzchnąć, pękać. Nawilżanie już wtedy samo nie wystarczy. Poza tym jest słodki w smaku i bardzo dobrze właśnie nawilża. Także produkt godne polecenia, dostępny w aptekach. Następny produkt będzie produktem drogeryjnym i też również z kolorówki. Jest to cień pojedynczy od Catrice, numer 350 Starlight Espresso. To jest cień, który ja używam do brwi. Zaraz powiem Wam jeszcze o kredce, dlatego że ja na co dzień w zasadzie używam kredki i cienia. Idealny chłodny brąz właśnie dla mnie, po prostu jest idealny, jest naprawdę chłodny, jest brązem, nie ma żadnych rudych, czerwonych czy pomarańczowych tonów, jest bardzo, bardzo chłodny, idealny kolor do brwi. Więc jeśli wybieracie się na zakupy do natury, to polecam Wam przyjrzeć się bliżej szafie Catrice i sprawdzić sobie właśnie ten cień 350. Ja go uwielbiam i na ten moment nie wyobrażam sobie po prostu bez niego życia. Jeśli znajdę coś wodoodpornego do brwi w tym kolorze, to na pewno dam Wam o tym znać, bo kolor jest po prostu idealny. I następna rzecz, znowu produkt, tak, właściwie akcesoria do makijażu. Zestaw 5 par rzęs w pasku. Rzęsy kupiłam na stronie AliExpress.
jest to coś jak chińskie Allegro. Takie rzęsy też dostanie się na eBay w bardzo podobnych cenach prawdopodobnie, ale ja nie mogłam jej znaleźć na eBayu, więc zamówiłam je z AliExpress. Jeśli będziecie chciał kiedyś filmik o tym serwisie, to dajcie mi znać. To go po prostu nagram, dlatego że ostatnio często stamtąd zamawiam sporo rzeczy, więc sprawdzają mi się, serwis mi się też sprawdza, więc jeśli będziecie miało ochotę, to tak jak mówię, dajcie mi znać. A teraz o rzęsach. Rzęsy w pasku wyglądają troszeczkę podobnie jak rzęsy od Ardell, ale jednak jest ich 5 par, a kosztowało 2,50 dolara i z darmową przesyłką. Mam je w tej chwili na oku, noszą się świetnie, są bardzo delikatne i jak na rzęsy syntetyczne. No i cóż, wyglądają bardzo ładnie. Kosztują jakieś grosze, także są świetne. Następna rzecz to będzie zestaw do makijażu. To jest zestaw niedostępny u nas w Polsce. Bardziej łatwiej już kupić go na przykład w Anglii, więc jeśli macie jakąś rodzinę, a produkt Wam się spodoba, to polecam na przykład namówić rodzinę, żeby coś Wam tam przysłali, czy tam zakupili. To jest zestaw Soap and Glory Powder Trip. Tak wygląda. Jest tutaj bronzer, rozświetlacz i róż. Oraz pędzelek, który gdzieś mam. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ja już go troszeczkę używam. Używam tego bronzera, używam już codziennie. Jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to pamiętacie, że w poprzednich ulubieńcach mówiłam Wam, że cieplejszego koloru używam do ocieplania twarzy, a chłodniejszego z Inglota do właśnie już konturowania. Także, także używam dwóch kolorów do twarzy, a ten jest właśnie bardzo fajnym odcieniem ciepłego bronzera, takim do opalania twarzy. Tu obok razem z nim macie rozświetlacz. Te produkty też można dostać osobno, więc prawdopodobnie jeśli mi się to skończy, to ja po prostu go zakupię. Rozświetlacz też pokochałam, a co do róży jestem przekonana. Jeśli będziecie chciały dokładną recenzję, to zrobię Wam. Tu mamy róż i rozświetlacz taki w złotawym odcieniu, więc można sobie albo ocieplić boki twarzy, do konturowania go używać, tworząc opaliniznę lub razem z rozświetlaczem wymieszać go i też wtedy opalinizna będzie taki z takim lekkim połyskiem, co też wygląda właśnie fajnie w lecie. Rozświetlacz w lekkim kolorze chłodnego różu i tutaj róż. I jeśli będziecie miały naprawdę na ochotę na recenzję, to dajcie mi znać, zrobię Wam oczywiście. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu, że coś ciekawego w nim Wam się przyda. Koniecznie dajcie mi znać, jacy byli ulubieńcy Wasi z ostatniego miesiąca i czy z któryś z produktów, które ja pokazywałam, spodobał Wam się i może jakiegoś już używałyście, więc podzielcie się ze mną Waszą opinią. Przypominam Wam też, że jestem obecna również na Facebooku oraz na Instagramie oraz na blogu. Oraz. Także tam też możecie mnie znaleźć, tak jak wszędzie wpisując Paulina Show. Na przykład na Facebooku jest dużo łatwiej się ze mną skontaktować, jeśli macie jakieś super ważne pytanie lub chcecie coś do mnie napisać super ważnego. I jeśli Wam się filmik spodobał i chcecie ulubieńców miesiąca co miesiąc, to dajcie mi znać kciukiem w górę, wtedy będę wiedziała, że mogę nagrywać dla Was takie filmiki. I teraz naprawdę się już z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli Wam się podobało. Cześć! Thank you.